Cześć, dzień dobry, niedziela 21 stycznia, blisko 9, około 0 stopni, aura jaka jest, każdy widzi. Na drodze ślisko, zaczyna się roztapiać, więc dzisiaj spodziewam się różnych piruetów i innych tańców. Jadę na ustawkę z kolegami. No, warunki w lesie dosyć ciekawe. Powiedziałbym, że taka lekka ślizgawka, także może być fajnie dzisiaj. Jedziemy tradycyjnie na Lzań do kościoła na mszę. Mirek, tyłek ci się świeci. Jest, to czerwono. A to rezerwa? Ja. Rozumiem. Tak to jest, jak się pół roku na rowerze nie jeździ. Jakbym wiedział, kto prowadzi, to bym mu powiedział tu parę słów. Przecież tu wszystkie plomby pogubimy. Na bogatości jest trasa. Jak to mówią, na Mirku polega jak na Zawiszy. Zawsze cię wyciągnie w największe dziury. Zwłaszcza jak masz letnie opony na rowerze. Nie bez, słuchajcie, nie bez kozery jest trenerem trzeciej kategorii. I drugiej klasy. Nakładam na ciebie dzisiaj mandat. Danielu, mandat. Za letnie opony, tak. Okej, ja płatne, stawiam. Płatne w tym masz mandat, tak, płatne jest u Agnieszki. Dobra. I tak będzie. To jest mandat taki, wiesz. Mandat jest kredytowany, no. Czas płatności mniej więcej godzina. Okej, okay, no. Ale jeden warunek, nie wracamy tą samą drogą. Dobra. Dobra, panowie, ogłaszam konkurs. Konkurs ogłaszam. Kto pierwszy leży? Jaka nagroda? Uśmiech kierownika odciśnięty w śniegu. Uzbrojonym po zęby. Dobra, ale warunek to się wytnie. Ewentualnie może być komplet zapasowych igieł do choinki. Komplet biurek do wyruszlaka. Też. No, chyba papieża wybrali. Także, moi drodzy, w całym tym filmie dzisiaj chodzi o to, że za chwilę mamy 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak rok temu założyłem eskarbonkę. Pod filmem wrzucam wam link do tej eskarbonki. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam. W tym roku zbieramy na płuca po pandemii. I nie tylko po pandemii, ogólnie na pulmonologię. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Każda złotówka jest ważna. Osoby, które nie lubią, bardzo proszę o wstrzymanie się od dziwnych komentarzy. Po prostu olejcie ten fragment filmu. Danek, ja wiem, że ty na letnich jedziesz, ale bez przesady, człowieku. Oni chcą wygrać konkurs. Przecież na Tour de Pologne z taką prędkością nie jadą. Ja myślę, że raczej tutaj celujecie w wygranie dzisiejszej zabawy. Im większa prędkość, tym bardziej spektakularny upadek będzie. A to się kameruje. To się kameruje. Jedziemy na Rock Waterfall. O, warunki są raczej na MTB, ale kto powiedział, że nie można gravelem? No, żadnych ciekawych miejsc dzisiaj nie będzie, bo warunki raczej nie pozwalają na jakąś głębszą eksplorację. No, panowie, kto pierwszy, no? Nie, no to ja się tak nie bawię tam. Z wami pojechać na rower, żaden się przewrócić nie chce. Mirek, wyrzucasz? Ty nie wyrzucaj, jak masz wyrzucić, to daj, ja wezmę ten rower. Sprawdza, czy umie pływać. Nie wyrzucaj. I to jest właśnie Rock Waterfall, czyli tak zwane kamienie, miejscowość Lzań. W zimowej scenerii. Taka miejscóweczka, gdzie z kolegami przyjeżdżamy posiedzieć, podyskutować o bieżączce i nie tylko. Albert, ty nie pokazuj tak, bo to się źle kojarzy. Dwa palce pokaż, na tyle. Na ile ustawiasz termostat?
Także tak jak mówiłem, Danielu, za te letnie opony idziesz do więzienia, nie przechodzisz przez start, nie otrzymujesz premii. Dokładnie tak. Możemy nawet ci odebrać jakieś nieruchomości. Szczecin był zawsze drogi. Panowie, ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli któraś z żon ogląda ewentualnie filmy, to jest okazja załatwić sobie na przykład schaby na obiad, coś. Kochanie, wstawiaj ziemniaki. Jak, o, Danielu, czy chciałbyś mieć schaby na obiad, czy coś? Tak, życzysz sobie? Może być kurczak. Jak małżonka ma na imię? Joanna. Pani Joanno, bardzo byśmy prosili dla tego oto dżentelmenela, jakiś tam kurczaczek, coś. Dżentelmenel, tak, no. Dzisiaj mam karczek pieczony. Co masz? Karczek pieczony. Dzwoń do żony, że będzie więcej gości. No i przy takiej pogodzie potwierdza się, że jeżdżenie jak dziadek, w cudzysłowie, z błotnikami ma sens. Klasyczny przykład. Kolega z przodu, rower uchlapany, a on suchy. Także lepiej wyglądać jak dziadek, niż w domu się suszyć. No i kończymy powoli tą jazdę na dzisiaj. Warunki nie są optymalne, co nie oznacza, że nie można było z przyjaznymi kolegami zrobić tych 30 paru kilometrów, pogadać, podtrzymać znajomość. Zawsze przyjemnie się z kumplami spotkać. Zawsze jest zabawnie. Jakie plany na ten sezon? No jest jeszcze parę miejsc, które chciałem pokazać i nie udało mi się, miało to się odbyć gdzieś w grudniu, ale warunki jakie są, każdy widzi, nie wszystko da się zrobić, więc na pewno są jeszcze miejsca, które chciałbym pokazać w tym sezonie. Może coś skręcimy z takich pojeżdżawek z kolegami, pożyjemy, zobaczymy. Póki co zapraszam jeszcze raz do Eskarbonki. No i co? Do oglądania i do następnego razu. Do zobaczyska. Cześć!